Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych już po raz kolejny zorganizował zabawę mikołajkowo-choinkową dla swoich podopiecznych. Zaproszono na nią również uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a także Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 12 oraz dzieci z przedszkola nr 20 i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Autyzmem Iskierka. W programie nie zabrakło kolęd oraz świątecznych piosenek i wierszy wykonywanych zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Po raz pierwszy wystąpił zespół Jesienne Słowiki. Największą frajdę najmłodszym sprawiło oczywiście prezenty i wizyta świętego Mikołaja. Korzystając z tej okazji, ogromne składam podziękowania dla sponsorów, którzy, można powiedzieć, swoją wielkością serca przekazali pomoc finansową. Dzięki tej pomocy udało się zorganizować 180 paczek i to jest niesamowita sprawa, że jeszcze są osoby, które mają naprawdę ogromne serce. Ja mocno dziękuję za to wsparcie, pomoc, bo to wszystko jest dzięki Państwu. Dziękując za wsparcie finansowe, nie mogę zapomnieć również i o wszystkich tych, którzy włączyli się w naszą szeroką, mogę powiedzieć, akcję zbierania zabawek. Ona miała, można powiedzieć, w tym roku niesamowity wymiar. Tak szczerze mówiąc, w ogóle nie spodziewaliśmy się takiej ilości pluszaków, klocków, gier, puzli, które do nas dotarły. Składam ogromne podziękowania wszystkim, którzy co dzień przynosili wielkie, ogromne worki z zabawkami. Myślę, że radość dzieci jest ogromna i naprawdę tutaj też chylę mocno czoła przed Państwem i ogromnie za to wsparcie i za tą aktywność dziękuję. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych podlega Tomaszowskiemu Urzędowi Miasta. Jego przedstawiciele także uczestniczyli w świątecznym spotkaniu. Jestem zaskoczona tak dużą ilością dzieci i rodziców. Bardzo miło. Pełno prezentów. Pani dyrektor zorganizowała zbiórkę zabawek. Trwało to przez 2 tygodnie. No jest sterta zabawek przeróżnych. Także odzew mieszkańców czy firmy był naprawdę duży. Również Urząd Miasta i Miejski Zakład Komunikacji włączył się w zbiórkę zabawek. Dzieci są bardzo zadowolone. Również przybył Mikołaj na to dzisiejsze spotkanie. Mają słodki poczęstunek, występy, no przepiękna impreza. Zresztą widać po uśmiechach dzieci, że naprawdę było świetnie. Na co dzień ORDN swoją opieką rehabilitacyjną obejmuje przede wszystkim dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu miasta, ale także sportowców oraz mieszkańców 12 gmin, z którymi ma podpisane porozumienie w tym zakresie. Od samego początku mamy ponad 3000 pacjentów, także przekrój, można powiedzieć, jest bardzo duży, zarówno od tych bardzo, bardzo malutkich pacjentów, po, można powiedzieć, osoby dorosłe, bo i takie osoby do nas przychodzą. Mamy też taką możliwość korzystania z opieki rehabilitacyjnej wedle naszego cennika obowiązującego usług, także mieszkańcy, którzy zechcieliby skorzystać z naszej, tutaj można powiedzieć, pomocy, jeżeli będą posiadali skierowanie na zabiegi również za odpłatnością, to już są osoby za odpłatnością, mogą również taką pomoc od nas otrzymać. Pani dyrektor, co by Pani chciała od Mikołaja dla ośrodka? Mnóstwo, chciałabym, szczerze mówiąc, rzeczy, ale ta najważniejsza, dużo siły, żeby wszystkie, można powiedzieć, nie tylko marzenia, ale nasze cele, zarówno moje, ale i przede wszystkim prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko i wszystkich, myślę, pracowników tutaj, udało nam się zrealizować te cele, które gdzieś już skrywamy w swoich głowach, może i na papierze. Na pewno
początek przyszłego roku to realizacja sali dla dzieci autystycznych. Pieniądze, które zebraliśmy z koncertu wrześniowego, ponad 35 tysięcy złotych, w końcu będą wydane. Już można powiedzieć, trwa przygotowanie dokumentacji, jest już projekt, wybrana, można powiedzieć, osoba, czy też dokładniej mówiąc firma, sponsor, ale to w międzyczasie Państwo w stosownym momencie się dowiedzą. Czyli myślę, że pierwszy kwartał przyszłego roku to ten czas, kiedy sala powstanie i będzie służyła dla dzieci, tak bardzo, bardzo potrzebna w naszym mieście, w naszym powiecie tomaszowskim. Inne marzenia, przede wszystkim dalszy rozwój, żeby rodzice i dzieci czuli się tutaj wyjątkowo.